Gracjan Wyroślak. Dzień dobry, Gracjan. Witam. Gratulacje za wygraną. Dziękuję bardzo. Po tym, co się wydarzyło w Pile, to dzisiaj to można powiedzieć, że dzisiaj to był horror. No tak jak widzieliśmy, no ciężka walka, bardzo ciężka. Mocne warunki postawił Patryk. Dużo wymian stykowych, zapaśniczych, parterowych. Ta walka troszkę przypominała mi taką bijatykę pod klubem nocnym, ale no czasami tak jest. Czasami jakieś tam małe rzeczy nie zagrają i potem no, efekt jest taki, jakim był właśnie. Plusy tej walki to jakie są, poza zwycięstwem oczywiście? No według mnie to ta walka cała była na takim charakterze. Wcześniej w przygotowaniach, w końcówce gdzieś tam no, nie zagrało kilka rzeczy, coś się odbiło na walce, ale trzeba zapomnieć o tym, trzeba się cieszyć tym, że udało się wygrać i wyciągać wnioski i lecieć dalej po następne zwycięstwo. Były trudne momenty w tym pojedynku, widziałem, i tak naprawdę, to szczególnie w tej drugiej rundzie, gdzieś jak blisko było poddania, że gdzieś oddałbyś tą walkę, czy raczej nie dopuszczałeś w ogóle myśli, że jest tu jakaś szansa dla przeciwnika? Czułem zagrożenie w drugiej rundzie, jak Patryk złapał plecy, z tym, że no, starałem się wykluczać jedną, drugą rękę, pilnować tej szyi, żeby się nie dać złapać. Tak naprawdę widziałem, że Patryk dużo sił traci też na niektórych akcjach, także celowo chciałem troszkę go zmęczyć, przy czym też ryzykowałem, bo to było tak naprawdę obustronne zmęczenie, ale no cieszę się bardzo, że wytrzymałem tempo, że pod koniec jeszcze udało mi się zerwać kilka ruchów, rzucić ultimatum chyba w trzeciej rundzie. To chyba był Haraigoshi. No. Bo zabrałeś go na... Ja właśnie z ciekawością patrzyłem na ten rzut. Mówię, kurde, nawet rywal tutaj docenił, bo żeśmy rozmawiali moment przed tobą właśnie o tym rzucie. No klas, czapki z głów. Byłby Ippon na olimpiadzie nawet. Dokładnie. No chyba z dwa razy tam próbowałem go wycinać, nie wiem, bo w drugiej albo w trzeciej rundzie dostałem takiego mocnego high kicka i już po tym naprawdę czułem... Widziałem dwóch Patryków i to było takie naprawdę nieprzyjemne. No z tym, że pod koniec właśnie, tak jak mówisz, Haraigoshi wleciało, wykluczyłem rękę, zaznaczyłem kilka ciosów, no i udało się zaznaczyć koniec walki. Tam były takie jeszcze dość trudne momenty, kiedy mocowaliście się bardzo dużo w klinczu. Gdzieś zakładał tobie w pas trzymanie i próbował cię sprowadzić. Jak ci się udało utrzymać na nogę? Trenowaliśmy dużo obrony przy ścianie z Adrianem Gorącym przede wszystkim i oczywiście w Ankosie na zadaniówkach, także to mniej więcej miałem wyćwiczone. W niektórych momentach celowo nawet gdzieś tam oddawałem te obalenia, ale od razu starałem się wstawać do góry, żeby troszkę Patryka zmęczyć tym, także myślę, że okej. Co teraz dalej, bo jesteś na szlaku zwycięstw i gdzieś tam człowiek zaczyna myśleć intuicyjnie, no może dadzą walkę o pas, może jakieś najwyższe trofea przyjdzie wkrótce się bić, jak ty w ogóle na to patrzysz, czy raczej myślisz o kolejnej walce i specjalnie się nie zastanawiasz? Myślę, że troszkę za duże tempo sobie nadałem od maja, trzeba się zregenerować, no, czeka mnie prawdopodobnie zabieg, także myślę, że jeśli uda się zrobić zabieg, to dopiero po nowym roku będę mógł stoczyć jakąś następną walkę. Według mnie jeszcze to za wcześnie na walki o pas. Trzeba jeszcze troszkę pokazać, przede wszystkim zasłużyć na to. No i w zasadzie zobaczymy, co organizacja, jakie warunki postawi. Także najpierw odpoczynek, załatać troszkę kontuzję i potem przystąpić do następnych starć. Można powiedzieć, że pieczątka Ankos MMA tutaj działa, bo od zwycięstwa do zwycięstwa idziecie. Ty też między innymi się w to wpisałeś. To też chyba to, że trenuje się w dobrym klubie, gdzie jest z kim robić, to też chyba kluczowa sprawa w karierze zawodnika. Dokładnie. No, na tą chwilę mamy jaki wynik? 4-0? Raz, dwa, trzy, cztery, tak. 4 plus Marcin Kopcza, piąty tak naprawdę, który też przyjeżdża do Ankosu, jeśli przygotowania są robione, także tak naprawdę 5-0 już mamy, zaraz Marcin Wójcik. Miejmy nadzieję, że pójdzie zwycięsko. Tak jak mówiłeś, no, jeżdżąc do takiego klubu, no, bardzo się cieszę, że możemy reprezentować Ankos. Wyniki są widoczne, także no, co więcej dodać.
To w takim razie tak. Podziękowania ewentualnie dla kogoś? Jakaś dedykacja tej walki, zwycięstwa? Przede wszystkim dziękuję rodzicom za wsparcie narzeczonej, trenerom, zarówno w Pile, jak i trenerowi Andrzejowi za możliwość rozwoju. No to naprawdę dużo znaczy. Na takim etapie no, trzeba wyjeżdżać i rywalizować z najlepszymi zawodnikami, bo zamykając się w jednym miejscu, no ciężko rywalizować na najwyższym poziomie. No oprócz podziękowań dla trenerów, dziękuję również sponsorom, dzięki którym mogę się rozwijać. No i co, miejmy nadzieję, że zaleczę kontuzję i wrócę z podwójną siłą, lepszą formą niż dzisiaj. Świetne widowisko. Ja bardzo dziękuję, że mogłem to oglądać i w takim naprawdę wydaniu tutaj, gdzie buduje się polskie MMA, bo na takich walkach zdobywa się doświadczenie, zdobywa się ogromne jakby pokłady, możliwości do tego, żeby później się gdzieś zaznaczyć, być może w lepszych organizacjach światowych. Więc no co, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za ten występ. Dziękuję bardzo. Dzięki. Gracjan Wyrośle. Dziękuję.